Telewizja w Polsce.pl, gorące pytania. Proszę Państwa, pan prezydent Andrzej Duda ma jeszcze kilkanaście dni na podjęcie decyzji, czy podpisze nowelizację ustawy medialnej zwanej Lex TVN, czy też zawetuje, albo prześle do Trybunału Konstytucyjnego, aby zbadał, nie wiem, jakie punkty zakwestionuje, zgodność tej ustawy, tej nowelizacji z konstytucją. Ale już na ten temat zdążyli się wypowiedzieć przedstawiciel Departamentu Stanu USA, chargé d'affaires ambasady USA w Polsce, pani komisarz Vera Jourova, że wymienię tylko najważniejszych, ale oczywiście także postanowił w tej sprawie zabrać głos Robert Biedroń. Robert Biedroń, który walczy o wolne media w Parlamencie Europejskim od lat. Porozmawiamy o tym z naszymi gośćmi. Oliver Pochwat, Marek Formela, dziennikarze, publicyści. I pytanie stawiamy, czy Biedroń doniesie na Polskę, bo zapowiedział na posiedzeniu Rady Krajowej Lewicy, że zwróci się do przewodniczącego parlamentu o pilną debatę na temat wolności mediów w Polsce i ma nadzieję, że ona się zakończy rezolucją i wezwaniem Komisji Europejskiej do działań. A tutaj właśnie mamy już odpowiedź na to pytanie, czy Robert Biedroń doniesie na Polskę, ponieważ już doniósł i oznajmił na Twitterze: nie zgadzam się, żeby PiS z przystawkami decydował o tym, co zobaczymy, a czego nie zobaczymy w mediach. Złożyłem pismo do komisarza do spraw konkurencji w Komisji Europejskiej w sprawie Lex TVN. Apeluje między innymi o sprawdzenie, czy PiS w tym kontekście złamał zasadę praworządności. Tak to, proszę Państwa, wygląda. Panie Oliverze, no tutaj pan poseł, europoseł Biedroń zachował rewolucyjną czujność i na pewno się odbędzie debata w parlamencie i na pewno zaowocuje rezolucją, która będzie tyle warta, ile papier na niej napisany, bo żadnych skutków prawnych za sobą nie pociągnie, ale znowu na obrazie Polski kolejna rysa powstanie i kolejny powód, żeby nasz kraj stał się chłopcem do bicia. Pani redaktor, ja kiedyś, chyba nawet u pani powiedziałem, że to nie jest pierwszy raz, kiedy Robert Biedroń podnosi rękę na własną matkę. Wcześniej podniósł rękę na matkę biologiczną, teraz znowu podnosi rękę na matkę, czyli na Polskę. Więc ten typ człowieka tak ma. Natomiast co trzeba stwierdzić, to pan Robert Biedroń to jest straszny hipokryta. Dlaczego? Proszę państwa, jak opozycja non-stop mówi, że jak tylko dojdą do władzy, to rozliczą pisowskich dziennikarzy, to zamkną TVP. Ostatnio Palikot stwierdził, że trzeba będzie się zastanowić, czy odebrać koncesję Polsatowi. To jest dobrze. Ale jak się nagle rusza TVN, o, to nie wolno. Bo to jest zagrożenie, to jest... To jest dobro narodowe, no. To jest skarb... Dobro, pani redaktor, niech pani nie żartuje. To jest skarb narodowy. Dobro to co innego, to jest skarb narodowy. Tego trzeba bronić własną piersią. Pominę to, że... Chyba jak rządziła Platforma Obywatelska, to komu tam do redakcji wparowało ABW i chciało laptopa zabrać? Ilu dziennikarzy było przesłuchiwanych? No a wtedy jakoś Robert Biedroń no, nic nie mówił. No oczywiście nie porównujmy, bo wtedy nie piastował takiego zaszczytnego stanowiska jak europoseł. Ale przecież siedział cicho. A dlaczego siedział cicho? Bo było mu to na rękę. Więc dla mnie to jest zwykły hipokryta, nic więcej. I szczerze powiedziawszy, jak ja na to patrzę, to też jest to dla mnie obrzydliwe zachowanie, bo takie sprawy zawia się we własnym gronie, zawia się w domu. Dobrze. To w takim razie, zanim poproszę Marka Formela o jego opinię, to chciałabym, Marku, żebyśmy wysłuchali wspólnie tego, co powiedział poseł Janusz Kowalski ze Zjednoczonej Prawicy, Solidarna Polska, Zbigniewa Ziobry. Nie znam wystąpienia Roberta Biedronia, ani jednego. Propolskiego, ja też nie. Stanął za Rzeczpospolitą Polską, który powiedział: nie szantażujcie Polski, który powiedział unijnym eurokratom: dość, to jest moja ojczyzna, będę mojej ojczyzny bronił. Nie znam takiego. Możemy się tutaj kłócić, możemy się tutaj nie zgadzać, ale na zewnątrz, w Brukseli, w Berlinie, w Paryżu mamy być jak jedna pięść. Wy nie wiecie, co to jest lojalność wobec Rzeczpospolitej. Szantażują nas, nie wypłacają, robią wszystko, żeby Polska była słaba, a pani atakuje Zbigniewa Ziobro. Co się z panią dzieje? Pani poseł to była Katarzyna Kotula z Lewicy, która zdaniem Janusza Kowalskiego atakowała ministra Ziobro, a on jej w ten sposób odpowiedział. Ale Marku, no chyba straciliśmy już dawno złudzenia, że jakiekolwiek dobre słowo na temat Polski, która jest utożsamiana przez europosłów opozycji z rządem PiS, usłyszymy w Brukseli.
No może Biedroń przejął się słynnym zwrotem Tuska, że polskość, Polska to nienormalność, polskość to nienormalność. No ja się zgadzam z opinią Janusza Kowalskiego, ale zacząłbym swoją wypowiedź od odniesienia się do fragmentu tego tweeta, bo tam Biedroń coś pisze o przystawkach. Tu w Gdańsku jego członkini jego partii, pani Maciejewska, mówi o planktonie. Więc jest w tym środowisku jakaś taka głęboka pogarda dla przedstawicieli innego życia politycznego. No przecież pani Maciejewska, zanim trafiła do Sejmu, to zbierała po 160 głosów w wyborach samorządowych albo 1000 głosów w wyborach parlamentarnych. Więc to właśnie wyborcy decydują, w jaki sposób polityk jest wartościowany, jakie ma uprawnienia. I w związku z tym ten język pogardy dla innych, język pogardy w wykonaniu przedstawicieli ugrupowania, które ma na sztandarach równość, wolność, braterstwo, uniwersalizm praw człowieka, jest językiem, który ma stygmatyzować innych przedstawicieli innych kierunków politycznych. I sprawa wystąpienia pana Biedronia w Brukseli, zresztą nie tylko pana Biedronia, bo tych wystąpień przecież wiemy było wiele i różnych polityków z jednorodnego niemalże środowiska, no jest naruszeniem tak naprawdę mandatu, który obywatele polscy wystawiają swoim przedstawicielom do reprezentowania państwa polskiego, ogółu społeczeństwa w Brukseli. Sprawa Lex TVN jest sprawą sporu o respektowanie prawa, które obejmuje wszystkich nadawców nadających w Polsce. To żadnego związku nie ma z wolnością mediów. No, kuriozalny program w telewizji, której dotyczy ta sprawa, to zebranie iluś dziennikarzy, którzy ubolewali nad własną udręką. No, byłoby dobrze, gdyby stanęli w prawdzie i powiedzieli, jak się odnosili do polityków reprezentujących inne poglądy, jaki obszar wolności politycznej zapewniają politykom, którzy reprezentują inny punkt widzenia. No właśnie, z tą wolnością mediów to jest dziwna sprawa w Polsce, dlatego że krzyczą o jej braku ci wszyscy, którzy mają możliwość właściwie codziennego omówienia w przestrzeni publicznej, występując w różnych mediach. Powiem więcej, to jest taka wolność słowa w Polsce, że polityk, przywódca największego ugrupowania opozycyjnego w Polsce, może publicznie grozić prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej i nie poniesie z tego powodu żadnych konsekwencji. Jestem głęboko przekonana, może poza utratą sympatii niektórych bardziej rozsądnych Polaków. No ale mamy to, co mamy i pewnie znowu się spotkamy z taką rezolucją. Panie Oliwierze, jak to jest? Bo ja odnoszę takie wrażenie, że politycy, a szczególnie europarlamentarzyści, oni tylko słuchają jednego przekazu. To znaczy ta większość liberalno-socjalistyczno-zielona, która jest w parlamencie, słucha przekazu tych właśnie posłów, którzy w jej frakcji są, głównie w EPL-u, ale też i w socjalistach, i wśród zielonych. I nawet jak udało się premierowi Morawieckiemu raz wystąpić przez Parlamentem Europejskim i powiedzieć im prawdę, to już drugi raz mu uniemożliwiono. Panie redaktor, no to jest bardzo proste, dlaczego słuchają tylko jednego przekazu. No, ciągnie swój do swego. To przecież w idealnym świecie to... Ja przypomnę, pani redaktor, lewactwo, mówmy wprost, lewactwo, bo to jest dla mnie lewactwo. Zawsze chcę takiego świata otwartego, tolerancyjnego, gdzie jest wiele głosów w danej sprawie, ale nie daj Boże, ktoś ma inny głos na jakąś sprawę. No to nagle się okazuje, że klapki na oczach. Może być tylko jeden punkt widzenia. I tak to właśnie niestety jest w przypadku chociażby Roberta Biedronia i frakcji eurokomunistów. Tak to nazwijmy po imieniu. Natomiast to jest, panie rektor, to jest bardzo ciekawa jeszcze sytuacja. Nie wiem, czy pani rektor pamięta, to chyba było 3 albo 4 lata temu, jak w Berlinie podczas imprezy sylwestrowej imigranci dopuścili się molestowania chyba 800 kobiet w samym Berlinie. No, gwałty pan delikatnie określa. Tak, znaczy tam były molestowania i gwałty. Czy pamięta pani może jakąś taką debatę o wolności mediach w Unii Europejskiej? Nie. A przecież jak media niemieckie chciały o tym powiedzieć, to niemieccy antyterroryści wchodzili do redakcji i mówili, że nie wolno tego mówić. To gdzie były wtedy wolne media?
Kogo to interesowało? No tak, jak działają media niemieckie, to mamy lekkie pojęcie na ten temat. Marek? Paradne jest to, że socjalista Biedroń jest sojusznikiem wielkiego kapitału. No to, tak. To oznacza, że on się dostał po prostu na jakieś peryferia, pobłądził. Ale każdy, kto zna trochę lepiej działalność polityczną Biedronia, my tutaj z Gdańska obserwowaliśmy działalność polityczną w wymiarze samorządowym, no to jest polityk, dla którego eksces i, no powiem tak w skrócie lapidarnym, wygłup polityczny jest ważniejszy od esencji treści działalności publicznej. W Słupsku były ustawiane jakieś kanapy do rozmów z mieszkańcami, jakiś rower potrzebny na dojazd 2 metry z mieszkania do urzędu, po czym spotykamy pana Biedronia głównie w lączu dla często podróżujących, do którego przyjeżdżał nie rowerem ze Słupska, tylko samochodem, a następnie spędził 1/4 kadencji w świecie, korzystając z pieniędzy budżetu słupskiego. Ma taki zmysł, to jest rodzaj talentu, który zapewnia mu trwanie też w polityce, ale nie zapewnia żadnej wartości i trwałości. Zmysł PR-owski, to znaczy potrafi dość szybko i sprawnie reagować, w sensie nawet erystycznym, na różne wydarzenia, które mogą być indywidualnie następnie eksploatowane dla podtrzymania własnej popularności. I to jest cały wkład Roberta Biedronia w kształtowanie polityki. Te wolne media akurat stały się, one są modnym pojęciem w tej chwili w Brukseli. Przykład niemiecki, który przywołaliście, jest całkiem niezły. Przykłady polskie dotyczące wolnych mediów są zgoła podobne. No ja miałem przyjemność wydawać i mam przyjemność wydawać Gazetę Gdańską, którą z różnych miejsc kontrolowanych przez samorząd się wypycha jako pismo nieprawomyślne, posiadające zdanie odrębne. Więc też mógłbym chodzić i skarżyć się, że wolne media mają pewien problem, pewien dyskomfort, ale cóż słuchaczy i widzów obchodzą perypetie dziennikarzy z przygotowaniem produktu? Panie Oliverze, myślę, że tak się zastanawiam, kiedy w trudniejszej sytuacji był prezydent Duda, kiedy wetował ustawy sądowe, wtedy chyba to parcie na jego decyzję było mniejsze niż teraz jest. Ja już wymieniłam tutaj 3 ważne postacie życia politycznego: Jurową, chargé d'affaires ambasady, przedstawiciele Departamentu Stanu, nie mówiąc już o polskich politykach. Potworne naciski są na prezydenta. Z jednej strony twardy, żelazny elektorat PiS-u uważa, że prezydent powinien podpisać tę ustawę. Opozycja twierdzi, że powinno być weto. No i wszyscy się spodziewają, że prezydent tutaj wybierze taką drogę, powiedziałabym, nie chcę określać jaką, ale że skieruje tę ustawę do Trybunału Konstytucyjnego. Sądzi pan, że to rzeczywiście będzie jedna z najtrudniejszych decyzji prezydenckich tych obu kadencji w wykonaniu Andrzeja Dudy? Panie rektor, tutaj się muszę zgodzić, to będzie dla prezydenta bardzo trudne. Ja szczerze powiedziawszy nie wiem, jakbym się zachował na miejscu pana prezydenta, no bo jednak naciski, tak jak pani wspomniała, są i zarówno z opozycji, i z twardego elektoratu. Dodatkowo jeszcze dochodzą instytucje czy osoby o stanowisku, tak nazwijmy, z polityki międzynarodowej, więc rzeczywiście dla prezydenta to jest strasznie trudna decyzja. A ja powiem tak złośliwie, jeżeli chodzi o dziennikarzy TVN-u. Co się boicie? Weźcie pracę, przepraszam, co się boicie? Weźcie kredyt, zmieńcie pracę. Proste. No tak, a ty Marku, jak myślisz? Jaką decyzję podejmie prezydent? No dołączę do was. Wydaje mi się, że to jest bardzo trudna sytuacja. Moim zdaniem dla ładu politycznego, ładu prawnego w Polsce ważniejsze były ustawy związane z wymiarem sprawiedliwości. Tu mamy do czynienia tak naprawdę z interesem korporacyjnym jednego wielkiego koncernu. Prezydent jednak powinien to zauważyć, że to nie jest spór dotyczący obszaru wolności mediów, tylko skali i zakresu organizacyjnego w Polsce niezgodnego z obecnym porządkiem prawnym jednej z firm, która prowadzi ożywiony biznes medialny w Polsce. No to moim zdaniem jest słaby punkt tych wszystkich protestów, bo
politycy stają się lobbystami jednej firmy. No tak, bo wszyscy chcą wmówić Polakom, że w momencie, kiedy prezydent podpisze tę ustawę, to natychmiast pojawi się czarny ekran zamiast stacji TVN i że w ogóle wszystko zostanie wyłączone, co jest oczywistą nieprawdą. Bardzo dziękuję. Marek Formela, Oliver Pochwat, dziennikarze, dziękuję. Byli państwa i moimi gośćmi. Życzę panom spokojnych i zdrowych świąt, bo już się przed świętami nie zobaczymy. Państwu również spokoju, zdrowia i rodzinnej atmosfery w czasie tych świąt. Do zobaczenia, do widzenia. Żegnam państwa.